Gra od wydawnictwa Egmont, Ubonko Extreme, dzikie i trudne generalnie. Grzegorz Reichtman jest autorem. No i jest to taka trochę inna wersja Ubongo. My generalnie czytamy w kolekcji w domu Ubongo 3D i bardzo to lubimy. Fajna gra, mądra gra i ślicznie zrobiona gra. Tu mamy tak, 1 do 4 graczy, od 8 roku życia, około 20 minut zabawy. To jest produkt trochę mniejszy, jeśli chodzi o rozmiary. Ogólne zasady, elementy gry, przygotowanie. Tu widzimy, że są też dwie strony każdej karty, bo to na kartach będzie, i kafelki, jakie mamy ułożyć, żeby zapełnić pole. To będą takie trochę plastry miodu, jakby z wyglądu. Co my tu jeszcze mamy? No, przebieg opisany, nowa runda, koniec, wariant dla awansowanej gry i wariant dla jednego gracza jest. Bo to możemy się solo bawić. A tu mamy, tak? Tu jest jakoś ten światowy bestseller, te podstawowe Ubongo. Na płaskich klocuszkach. Tu mamy właśnie te, o którym mówiłem przed chwilą. Ubongo w trójwymiarze, naprawdę fajna rzecz. Tu jeszcze mamy na kartach, że łączymy ze sobą, tak? Poszczególne karty, też to pokazywaliśmy swego czasu. No i teraz mamy Extreme. Zagramy, opowiemy, czy rzeczywiście takie ekstremalne. Takie tutaj mamy płytki, są numerowane. Teraz zobaczmy sobie jeszcze, jaka to jest jakość, taka mniej więcej grubość płytki, żetonu. Ładnie przycięte, że już przy dotknięciu nam wypadają z tych stelaży. No i karty do tego, tak? To mogłoby być trochę mniejsze pudełko, natomiast no, mamy te stelaże, do tego trochę tu jest. I oglądamy. Ubonko to jest fajna łamigłówka. Tak samo dobrze się spisuje w solo, jak i z grupą. No i oglądamy. Fajne, bo to będzie łatwe do przenoszenia, do transportu. Też mało miejsca zajmie, a tak samo generalnie pomysłowe, tak. Tu mamy ten kafelek, mamy, w tym będziemy go obracać i tak musimy sobie dopasowywać to. Jak to zapełnić, a na przykład, no tak nie, tak, bo już nam zostanie jeden. Ale że dopasowane jest do odpowiednich miejsc. Tu widzę jeszcze rogi, są kolorowe, nie wiem, czy tam jest podpowiadajka, jaki tu mniej więcej ma być żeton, czy po prostu tak zrobione, że wszystkie kolory tęczy. Natomiast no, będzie tutaj co robić i nad czym głowę łamać. Karty dużo, karty dwustronne. Żetony powinny być te same dla każdego gracza, tylko oczywiście inne kolorki, tak? No i kart jest sporo. Tak to wygląda. Czy tu są jakieś odpowiedzi? Na razie nie widzę. Zobaczymy później. Tu mamy tylko oznaczenie A1, B1, tak? Tu jeszcze mamy dokładnie, kto odpowiedzialny za projekt jest. I to mamy w środku, tak? Takie komponenty, takie karty tu są. Ubongo Extreme się nazywa. Dzięki.